panna Jane Marple, Agata Christie Morderstwo z użyciem taśmy mierniczej, czyta Jacek. Panna Polit chwyciła za kołatkę i delikatnie zastukała w drzwi domku. Po krótkiej przerwie zastukała ponownie. Paczka pod jej lewym ramieniem przekrzywiła się przy tym trochę, więc ją poprawiła. W środku znajdowała się nowa zimowa suknia pani z pędlą, gotowa do przymiarki. Z lewej ręki panny Polit zwisał czarny jedwabny woreczek, zawierający miarkę krawiecką, poduszkę ze szpilkami i duże, poręczne nożyce. Panna Polit była wysoka, chuda, miała ostry nos, zaciśnięte usta i rzadkie, stalowosiwe we włosy. Zawahała się, zanim zastukała po raz trzeci. Spojrzała w dół ulicy i dostrzegła zbliżającą się szybko postać. Panna Hartnell, czerstwa, pięćdziesięciopięcioletnia kobieta wesołego usposobienia, zawołała donośnym basem. Dzień dobry, Polit. Krawcowa odpowiedziała. Dzień dobry, Panno Hartnell. Mówiła wysokim, dystyngowanym tonem. Karierę zawodową zaczynała jako pokojówka zamożnej damy. Przepraszam panią, ciągnęła, ale może wie pani przypadkiem, czy pani spędną jest w domu? Nie mam zielonego pojęcia, odparła zapytana. Sytuacja jest dość niezręczna. Umówiłam się z panią Spendlą na przymiarkę nowej sukni o 3.30. trzydzieści. Panna Hartner sprawdziła godzinę na swoim zegarku. Jest już parę minut po czasie. Właśnie. Pukałam trzy razy, ale nikt nie odpowiada. Zastanawiałam się, czy pani z mogła zapomnieć o przymiarce i wyjść. Z reguły o tym nie zapomina, a te suknie chciała włożyć po jutrze. Panna Hartnell otworzyła furtkę i podeszła ścieżką do stojącej na progu Laburnum kotarz panny Polit. Dlaczego Gledys nie otwiera? rzuciła. Ależ tak, oczywiście, w czwartki ma wychodne. Na pewno pani spędnął zasnęła. Za słabo pani stukała. Chwyciła kołatkę i uderzyła nią w drzwi. Rozległ się ogłuszający łomot. Panna Hartnell, której to nie zadowoliło, walnęła jeszcze pięścią i zawołała donośnym głosem. Hej, jest tam kto? Odpowiedź: Niestety, nie padła. Panna Polit mruknęła. Myślę, że pani z zapomniała i wyszła. Zajrzę do niej innym razem. Zaczęła wycofywać się wzdłuż ścieżki. Bzdura orzekła zdecydowanie panna Hartnell. Nie mogła wyjść. Widziałabym ją. Zerknę przez okno i sprawdzę, czy nie ma jakichś śladów życia. Roześmiała się serdecznie, by zaznaczyć, że żartuje. I zajrzała przez najbliższą szybę. Wiedziała, że rzadko używano pokoju od frontu. Państwo spędną woleli mały salonik na tyłach domu. A jednak panna Hartnell coś zobaczyła. Dokładnie tak jak powiedziała: żadnych śladów życia. Wręcz przeciwnie. Przez okno było widać panią spędną leżącą na dywaniku przed kominkiem. Martwą. Oczywiście. Mówiła panna Hartnell, komentując później zdarzenie, nie straciłam głowy. Ta biedaczka polit nie miałaby pojęcia, co robić. Nie wolno nam stracić głowy, tak jej powiedziałam. Pani zostanie tutaj, a ja pójdę po posterunkowego pałka. Protestowała trochę, mówiąc, że nie chce zostać sama, ale nie zwracałam na nią uwagi. Trzeba być twardym z takimi ludźmi. Zawsze lubią robić wokół siebie zamieszanie. Właśnie odchodziłam, kiedy z za rogu domu wyszedł pan Spenlow. Tu panna Hartnell robiła znaczącą pauzę, co pozwalało jej kolejnej słuchaczce rzucić bez tchu, I jak wyglądał. Panna Hartnell przystępowała do odpowiedzi. Mówiąc szczerze, od razu zaczęłam coś podejrzewać. Był za bardzo spokojny nawet się nie zdziwił. Mów, co chcesz, ale to nienormalne, żeby mężczyzna na wieść o śmierci żony nie okazał żadnych emocji. Każdy zgadzał się z tym stwierdzeniem. Nawet policja uznali obojętność pana Spendloa za tak podejrzaną, że nie tracąc czasu sprawdzili, w jakiej sytuacji stawiała go śmierć żony. Kiedy odkryli? Że pani spędną miała własne fundusze, które zgodnie z testamentem spisanym wkrótce po ślubie przechodziły po jej śmierci na rzecz męża, stali się jeszcze bardziej podejrzliwi. Panna Marple, wiekowa stara panna o przemiłej twarzy i, według niektórych, ostrym języku, mieszkała w domu obok probostwa. Przesłuchano ją już w pół godziny po odkryciu zbrodni. Rozmowę przeprowadził posterunkowy palk. Z ważną miną otworzywszy notes. Jeśli pani pozwoli, miałbym kilka pytań, zaczął. Chodzi o zamordowanie pani z pędlą, spytała panna marple. Palk był zaskoczony. Czy mogę zapytać, skąd się pani dowiedziała? Ryba wyjaśniła panna marple. Dla posterunkowego palka była to zupełnie jasna odpowiedź. Zrozumiał że wiadomość przyniósł razem z wieczornym posiłkiem panny Marple chłopiec ze sklepu rybnego. Starsza dama ciągnęła łagodnie. Leżała na podłodze w salonie, uduszono ją prawdopodobnie jakimś cienkim paskiem. Zresztą cokolwiek to było, zniknęło. Palk był zagniewany. Jakim cudem ten chłopak Fred zawsze wszystko wie. Panna Marple przerwała mu zręcznie. Ma pan szpilkę w klapie, zauważyła. Posterunkowy Park zerknął w dół, zaskoczony. Jest takie powiedzonko, odezwał się, znajdziesz szpilkę, a cały dzień będziesz szczęśliwy. Mam nadzieję, że to się spełni. Co takiego chciał mi pan powiedzieć? Policjant odchrząknął, zrobił ważną minę i sprawdził Notatkę w swoim notesie. Pan Artur Spenlow, mąż zmarłej, złożył następujące zeznanie. O drugiej trzydzieści zadzwoniła do niego panna Marple i poprosiła, by przyszedł do niej piętnaście po trzeciej, ponieważ potrzebuje jego rady. Może to pani potwierdzić? W żadnym wypadku odparła panna Marple. Nie dzwoniła pani do pana Spenlowa o drugiej ani o tej, ani o żadnej innej godzinie. Ach tak, podsumował posterunkowy i z satysfakcją przygryzł wąsa. Co jeszcze mówił pan Spenlow? Że przybył tu zgodnie z pani życzeniem. Wyszedł z domu dziesięć po trzeciej. Na miejscu służąca poinformowała go, że panna Marple wyszła. To się zgadza, przyznała panna Marple. Był tutaj. Ale ja poszłam na spotkanie do klubu kobiet. Ach tak. Proszę mi powiedzieć, czy naprawdę podejrzewa pan pana Spendlowa, rzuciła z napięciem w glosie. Za wcześnie jeszcze na takie twierdzenia. Ale wygląda mi na to, że ktoś, nie wymieniając żadnych nazwisk, próbuje być bardzo przebiegły. Pan Spendlow, spytała panna Marple, zamyślona. Lubiła pana Spendlowa. Był to mały, oszczędny człowieczek, sztywny i konwencjonalny w rozmowie. Szczyt uczciwości. Dziwne, że zamieszkał na wsi, ponieważ całe życie spędził w mieście. Zwierzył się kiedyś pan marple, już jako mały chłopiec zamierzałem osiąść pewnego dnia na wsi i założyć własny ogród. Zawsze lubiłem kwiaty. Wie pani, moja żona miała kwiaciarnię. Tam ją po raz pierwszy ujrzałem. Brzmiało to sucho, ale sugerowało romantyczna historię. Młodsza, ładniejsza pani spędlą na tle kwiatów. Jednakże pan spędną wiedział o nich niewiele. Nie miał pojęcia o nasionach, sadzonkach, przesadzaniu, roślinach jednorocznych i blinach. Miał jedynie wizję wizję małej chatki z ogrodem zarośniętym słodko pachnącymi, barwnymi kwiatami. Był niemal wzruszający. Kiedy prosił o instrukcję a odpowiedzi panny marple notował w małej książeczce. Spokojny i metodyczny człowiek może właśnie dlatego tak bardzo zainteresował policję. Cierpliwie i wytrwale szukali informacji o zmarłej i stopniowo coraz więcej o niej wiedzieli. Podobnie jak i całe Saint Maremit. Pani Spenlow zaczęła pracę jako pomocnica kucharki w dużym domu. Opuściła posadę, by poślubić drugiego ogrodnika. Wspólnie założyli w Londynie kwiaciarnię. Prosperowała świetnie, w przeciwieństwie do ogrodnika, który szybko rozchorował się i zmarł. Wdowa samodzielnie prowadziła sklep, rozszerzając działalność. Nadal odnosiła sukcesy. Wreszcie sprzedała kwiaciarnię za przyzwoitą cenę i ponownie wyszła za mąż, tym razem za pana Spendloła. Jubilera w średnim wieku, który odziedziczył małą, borykającą się z kłopotami firmę. Wkrótce ją sprzedali i osiedlili się w Saint-Meremid. Pani spędną była zamożna. Zyski z kwiaciarni zainwestowała za radą duchów. Jak wyjaśniała wszystkim, duchy doradziły jej zaskakująco dobrze. Inwestycje procentowały. Niektóre wręcz zaskakująco wysoko. Mimo iż powinno to ugruntować wiarę pani spędną w świat nadprzyrodzony, zerwała z mediami i wywoływaniem duchów. Na krótko, lecz całym sercem oddała się jakiejś religii o hinduskich korzeniach, opartej na różnorakich sposobach głębokiego oddychania. Po przyjeździe do Saint Mary Mit wstąpiła do ortodoksyjnego kościoła anglikańskiego. Często wpadała na probostwo i sumiennie uczęszczała na nabożeństwa. Była stałą klientką miejscowych sklepów, interesowała się wydarzeniami w wiosce, grywała w brydża. Monotonne, zwyczajne życie i nagle morderstwo. Pułkownik Melczet, okręgowy komisarz policji, wezwał do siebie inspektora z Laka. Slak był człowiekiem stanowczym. Kiedy coś sobie postanowił, trzymał się tego do końca, tak jak i tym razem. Winny jest mąż, stwierdził. Tak sądzicie? Jestem pewien. Wystarczy na niego spojrzeć. Winny jak diabli. Nie okazał śladu żalu, żadnych uczuć. Wrócił do domu, wiedząc, że żona nie żyje. Czy nie próbowałby przynajmniej odegrać roli wytrąconego z równowagi męża? Nie on. Za bardzo siebie lubi. Niektórzy nie potrafią grać. Są zasztywni. Była jakaś druga kobieta w jego życiu. Zapytał pułkownik Melczet. Nie trafiłem na żaden ślad. Oczywiście, to spryciarz. Na pewno zatarł ślady. Według mnie miał po prostu dosyć żony. Ona trzymała pieniądze, a pewnie ciężko było z nią wytrzymać. Zawsze znajdowała sobie jakieś jogi i buddyzmy. Z zimną krwią postanowił się jej pozbyć i wreszcie pożyć wygodnie. To możliwe. Może mi pan wierzyć. Tak właśnie było. Starannie sobie to zaplanował. Udał, że odebrał telefon. Melżet przerwał mu, a nikt do niego nie dzwonił? Nie. To oznacza, że albo skłamał, albo telefonowano z budki. W wiosce są tylko dwie, na dworcu i na poczcie. Na pewno nikt nie dzwonił z poczty. Pani blade widzi każdego, kto wejdzie do środka. Może telefonowano z dworca. Pociąg przyjeżdża o drugiej dwadzieścia siedem i jest przy tym trochę zamieszania. Ale rzecz w tym, że według Spędloła dzwoniła panna Marple, a to nieprawda. Nie telefonowano z jej domu, a ona sama była w klubie. Nie przeoczyliście chyba możliwości, że męża celowo usunięto z domu? Że zrobił to ktoś, kto chciał zamordować panią Spenlow? Chyba nie myśli pan o młodym Tedzie Garardzie? Pracuje nad nim, ale brakuje motywu. Nic nie zyskał na śmierci Denatki. Lecz mimo to ma paskudny charakter zdefraudował pieniądze ze składek. Nie mówię, że to nie on. Ale przecież się przyznał. Pastor niczego by się nie domyślił. Ted wstąpił do grupy oksfordzkiej, dorzucił melczet. Zgadza się. Nawrócił się, postanowił postąpić właściwie i przyznał się do oszustwa. Niech pan tylko pamięta, że to mogła być sprytna sztuczka. Może uznał, iż go podejrzewają, więc zaryzykował i odegrał skruchę. Macie bardzo sceptyczne nastawienie, Slack, ocenił pułkownik melczet. A tak na marginesie, rozmawialiście z panną Marple? A co ona ma z tym wspólnego? Właściwie nic. Ale wszystko słyszy, rozumiecie. Może wybierzecie się do niej na pogaduszki? To bardzo bystra dama. Slack zmienił temat. Miałem się pana o jedno zapytać. Chodzi mi o dom domsi Roberta Abercrombie, gdzie zmarła pracowała w młodości. Skradziono tam biżuterię. Zniknęły szmaragdy warte grubą forsę. Nigdy ich nie odzyskano. Sprawdziłem to Żona Spenloa, wtedy młoda dziewczyna, pracowała u nich w tym czasie. Chyba nie była w to zamieszana? Spenlow należał do tych jubilerów za pensa wie pan, mógł być paserem. Melczet potrząsnął głową. Raczej nic w tym nie ma. Wówczas nawet go nie znała. Pamiętam tę sprawę. Według policji w kradzież zamieszany był syn, Jim Abercrombie, młody hulaka. Miał długi, a wkrótce po kradzieży wszystkie spłacił. Wspominano o jakiejś bogatej kobiecie. Sam nie wiem. Stary Abercrombie robił trochę trudności. Próbował odwołać policję. Tak tylko się zastanawiałem. Wycofał się z lak. Panna Marple z zadowoleniem powitała inspektora z laka, zwłaszcza kiedy usłyszała, że przysłał go pułkownik Melczet. To naprawdę miło ze strony pułkownika Melczeta. Nie wiedziałam, że mnie pamięta. I to bardzo dobrze. Powiedział mi, że jeśli pani nie wie o czymś, co zdarzyło się w saint Meremit, to rzecz nie jest warta uwagi. Jakie to miłe, ale ja naprawdę nic, nic wiem. To znaczy o tym morderstwie. Wie pani, co mówią ludzie. No tak, ale przecież nie ma sensu powtarzać pustej gadaniny. Zlak powiedział z przebłyskiem geniuszu: Widzi pani, nasze spotkanie nie jest oficjalne. Porozmawiajmy, jakby to rzec, w zaufaniu. To znaczy. Że naprawdę chce pan usłyszeć, co mówią ludzie? Czy nie ma w tym nic z prawdy? Właśnie. No cóż, rzeczywiście sporo plotkowano. Mamy dwa przeciwne obozy, jeśli mnie pan rozumie. Otóż niektórzy uważają, że winny jest mąż. W pewnym sensie mąż czy żona są oczywistymi podejrzanymi, prawda? Być może, powiedział ostrożnie inspektor żyją tak blisko siebie, dalej mamy pieniądze. O ile wiem, pani Spęlą była bogata, dlatego też mąż skorzysta na jej śmierci. Obawiam się, że na tym podłym świecie najgorsze podejrzenia najczęściej się sprawdzają. Rzeczywiście dostanie ładną sumkę. No właśnie. Można by przyjąć, że ją udusił, opuścił dom tylnymi drzwiami, Przemknął się tutaj przez pole, pytał o mnie, udając, że do niego dzwoniłam, a potem wrócił i odkrył, że w czasie jego nieobecności zamordowano żonę. Miał nadzieję, że zbrodnia przypisana zostanie jakiemuś włóczędze albo włamywaczowi. Inspektor przytaknął. Jeśli weźmiemy pod uwagę pieniądze i jeśli małżonkowie nie żyli ze sobą dobrze. Lecz panna Marple przerwała mu. Ale tak nie było. Jest pani pewna? Wszyscy wiedzieliby o kłótniach Spendlowów. Ich służąca, Gledys Brandt wkrótce powiadomiłaby każdego w Saint Maremit. Może nie wiedziała, zasugerował nieśmiało inspektor i zamiast odpowiedzi otrzymał pełen politowania uśmiech. Panna marple ciągnęła dalej. Teraz drugi obóz. Tet Gerard Przystojny młody człowiek. Wie pan, obawiam się, że uroda zwykle wpływa na nas bardziej niż byśmy sobie tego życzyli. Tet to nasz poprzedni wikary. Osiągnął wręcz magiczny efekt. Wszystkie dziewczęta przychodziły do kościoła i to zarówno na poranne, jak i na wieczorne nabożeństwo. Wiele starszych pań zaangażowało się w prace parafialne. A ile kapci i szalików zrobiono dla niego. To musiało być dość żenujące dla biednego młodzieńca. O czym to ja? Ach tak, o tym chłopcu, Tedzie Gerardzie. Oczywiście, było trochę plotek. Często odwiedzał panią Spenlow. Chociaż ona opowiadała mi, że był członkiem jakiejś grupy oksfordzkiej. To ruch religijny. Są szczerzy i niezwykle gorliwi. Pani Spędlą była najwyraźniej pod wrażeniem. Panna Marple odetchnęła i mówiła dalej. Według mnie nie ma powodu zakładać, że chodziło o coś więcej. Ale zna Pan ludzi. Sporo osób jest przekonanych, że Pani Spędlą zadłużyła się w tym młodym człowieku i pożyczyła mu dużą sumę pieniędzy. Rzeczywiście widziano go tamtego dnia na stacji. Jechał pociągiem. Tym o drugiej dwadzieścia Oczywiście, całkiem łatwo mógłby wysiąść z drugiej strony, przejść przez tory, przeskoczyć barierkę, obejść żywopłot. Wcale nie musiał pojawiać się przy wejściu na stację. Możliwe, że nikt nie zauważył go przy Laburnum College. No i oczywiście wszyscy uważają, że strój pani z pędlą był bardzo znaczący. Znaczący? Kimono. A nie sukienka, panna Marple zarumieniła się. Według pewnych osób taki strój wiele sugeruje. A według pani? Och, nie, nie według mnie. Dla mnie to było całkiem normalne. Myśli pani? W danych okolicznościach tak, panna Marple spojrzała chłodno, zadumana. To mogłoby podsunąć nam kolejny motyw obciążający męża. Powiedział inspektor. Zazdrość. Ależ skąd Pan spędlą nie mógłby być zazdrosny. Należy do typu mężczyzn, co to niczego nie zauważają. Zorientowałby się dopiero wtedy, gdyby jego żona wyjechała i zostawiła list przypięty do poduszeczki na szpilki. Inspektora zaintrygowało napięcie, z jakim obserwowała go panna marple. Pomyślał, że całe jej opowiadanie miało podsunąć mu jakąś wskazówkę, której nie pojmował. Teraz odezwała się z naciskiem. Nie odkrył pan niczego na miejscu, inspektorze? W dzisiejszych czasach ludzie nie zostawiają odcisków palców ani popiołu z papierosa, panno Marple. Ale to była zbrodnia w starym stylu, powiedziała panna Marple. Zlak spytał ostro. A cóż znowu ma pani na myśli? Panna Marple odpowiedziała powoli. Myślę, że posterunkowy palk mógłby pomóc. Był pierwszą osobą na miejscu zbrodni, jak to się mówi. Pan z penną siedział na leżaku. Wyglądał na zaskoczonego. Odezwał się cienkim głosem urodzonego pedanta. Być może tylko to sobie wyobrażam. Co prawda nie słyszy już tak dobrze jak dawniej, ale zdaje mi się, że jakiś mały chłopiec wolał za mną sinobrody. To podsunęło mi myśl, że mógł przypuszczać, iż ja zabiłem moją drogą żonę. Panna Marple, delikatnie zrywając uschniętą różę, zauważyła. Bez wątpienia tak właśnie przypuszczał. Ale co mogło podsunąć dziecku taki pomysł? Panna Marple zakaszlała. Prawdopodobnie przysłuchiwał się dorosłym. Naprawdę pani sądzi, że inni też tak myślą? Co najmniej połowa mieszkańców Saint-Meremit. Ależ, droga pani, co mogło zrodzić podobne przypuszczenia? Byłem szczerze przywiązany do mojej żony. Niestety nie polubiła wiejskiego życia, choć bardzo na to liczyłem. Cóż, nie można osiągnąć idealnej zgody w każdej sprawie, zapewniam panią, że dotkliwie odczuwam jej utratę. Prawdopodobnie, lecz proszę mi wybaczyć, wcale pan na to nie wygląda. Pan Spendlow wyprostował swą nikłą postać na całą wysokość. Moja droga pani, wiele lat temu przeczytałem o pewnym chińskim filozofie, który kiedy zabrano mu ukochaną małżonkę, nadal spokojnie uderzał fuliczny gong. Przypuszczam, że to typowa rozrywka Chińczyków. Nie zmienił swoich zwyczajów. Mieszkańcy miasta byli pod wrażeniem jego męstwa. Jednakże, zauważyła panna Marple, mieszkańcy saint Mary reagują raczej odmiennie. Chińska filozofia nie jest tu adekwatna. Ale pani rozumie, Panna Marple przytaknęła. Mój wuj Henry, wyjaśniła, był niezwykle opanowany. Jego motto brzmiało, nigdy nie okazuj swoich uczuć. On również kochał kwiaty. Zastanawiałem się, powiedział pan z pędlą, niemal z ożywieniem, czy nie mógłbym założyć pergoli po zachodniej stronie domu. Pąsowe róże i być może wistaria. Jest jeszcze taki biały gwiaździsty kwiat. Uciekła mi jego nazwa. Panna Marple powiedziała tonem, jakim przemawiała do swego trzyletniego stryjecznego wnuka: Mamy bardzo ładny katalog ze zdjęciami. Może chciałby go pan przejrzeć? Ja muszę przejść się do miasteczka. Zostawiła pana Spenloła w ogrodzie, gdzie zasiadł szczęśliwiony nad katalogiem. Poszła do swojego pokoju. Pośpiesznie zawinęła jedną z sukienek w papier pakunkowy i wyszła z domu. Zmierzała żywawo na pocztę. Panna Polit, krawcowa, wynajmowała mieszkanie nad urzędem pocztowym. Lecz panna Marple nie od razu weszła na górę. Była właśnie druga trzydzieści i pod drzwi budynku podjechał autobus z Mucz-Benham. Było to jedno z wielkich wydarzeń w Saint Mary's. Poczmistrzyni pośpieszyła z paczkami które musiała nadać w związku z handlową stroną swojej działalności. Na poczcie można było również kupić słodycze, tanie książki i zabawki. Przez jakieś cztery minuty panna Marple pozostała sama. Dopiero gdy poczmistrzyni wróciła do swojego okienka, panna Marple wspięła się na górę. Wyjaśniła pan niepolit. Że chce przyrobić starą sukienkę z szarej krepy na bardziej nowoczesną, o ile to tylko możliwe. Panna Polit obiecała sprawdzić, czy da się coś z tym zrobić. Komisarz zdziwił się trochę, kiedy zaanonsowano pannę Marple. Wkroczyła, przepraszając za najście. Bardzo, naprawdę bardzo przepraszam, że przeszkadzam. Wiem, jaki jest pan zajęty, ale zawsze był pan taki życzliwy pułkowniku, że wolałam przyjść do pana zamiast do inspektora Slaka. Przede wszystkim nie chciałabym, żeby posterunkowy Palk miał jakieś kłopoty. Mówiąc ściśle, nie powinien był niczego dotykać. Pułkownik melczet poczuł się trochę zdezorientowany. Palk spytał. Posterunkowy z Saint Marymit? Co takiego zrobił? Widzi pan, on podniósł szpilkę. Była w klapie jego munduru. Od razu przyszło mi na myśl, że mógł podnieść ją z podłogi w domu pani Spenlow. Możliwe. Ale sama pani wie, co znaczy szpilka? Jeśli już o tym mowa, znalazł ją przy ciele zmarłej. Powiedział o tym wczoraj Slakowi. Zakładam, że pani go do tego nakłoniła. Oczywiście. Nie powinien był niczego dotykać, ale, jak wspomniałem, co znaczy szpilka? Zwyczajna szpilka. Taka, jakiej używają wszystkie kobiety. Ależ nie, pułkowniku, tu się pan myli. Dla mężczyzny to może być zwyczajna szpilka, ale tak nie jest. Ta była szczególna, bardzo cienka. Kupuje się je na pudełka, a używają ich krawcowe. Melczet popatrzył na nią, a w jego oczach zaczęło przebłyskiwać słabe światełko zrozumienia. Panna Marple energicznie pokiwała głową. No właśnie. Dla mnie to zupełnie oczywiste. Pani z pędlą włożyła kimono, bo zamierzała przymierzyć nową suknię. Weszła do pokoju od frontu, a panna Napolit napomknęła coś o wzięciu miary i zarzuciła metr krawiecki wokół jej szyi. A potem wystarczyło skrzyżować oba końce i pociągnąć. Słyszałam, że to całkiem proste. Później, panna Polit wyszła z domu, zatrzasnęła za sobą drzwi i stała na progu, pukając, jakby dopiero co przyszła. Lecz szpilka dowodzi, że była w środku już wcześniej. I to panna Polit dzwoniła do Spenloła. Tak, o 2.30 z poczty. Dokładnie wtedy. Kiedy podjeżdża autobus i na poczcie nie ma nikogo. Ale, droga panno, marple, dlaczego? spytał pułkownik Melczet. Niech mi pani powie, na boga, dlaczego? Nie ma morderstwa bez motywu. Z tego, co słyszałam, motywy zbrodni leżą w odległej przyszłości. Wie pan, to mi przywodzi na pamięć moich dwóch kuzynów, Antony i Gordona. Cokolwiek zrobił Antony, Zawsze obracało się na dobre, a biednemu Gordonowi wiodło się dokładnie na odwrót. Konie wyścigowe zaczynały kuleć, na giełdzie była bessa, akcje spadały. Otóż według mnie zrobiły to razem. Co? Okradły dom. Dawno temu. Chodziło o drogocenne szmaragdy. Pokojówka i pomocnica kucharki. Ponieważ. Widzi pan, jednego nigdy nie wyjaśniono, skąd pomocnica kucharki miała pieniądze na założenie kwiaciarni? Wyjaśnieniem jest jej udział w kradzieży. Jak to się mówi, łup. Wszystko, co robiła, wychodziło jej na dobre, a pieniądze zamieniały się w jeszcze więcej pieniędzy. Ale ta druga pokojówka miała pecha. Skończyła jako wiejska krawcowa. Spotkały się po latach. Na początku pewnie wszystko układało się dobrze, dopóki na scenie nie pojawił się Tety Gerard. Panią Spennlą gnębiły wyrzuty sumienia. Zresztą od zawsze miała inklinację do religijności. Ten młody człowiek musiał skłonić ją, by stawiła czoło przeszłości i oczyściła się. Jestem przekonana, że zamierzała to zrobić, a panna Polit była innego zdania. Rozumiała jedynie, że może pójść do więzienia za kradzież dokonaną wiele lat temu. I postanowiła położyć temu kres. Obawiam się, że zawsze była raczej podlą kobietą. Nawet by nie drgnęła, gdyby powieszono tego miłego, głupiego pana Spenloła. Pułkownik Melchett odezwał się powoli. Możemy, cóż, sprawdzić pani teorię. Do pewnego stopnia. Potwierdzić że Polit i pokojówka państwa Berkrombie to jedna i ta sama osoba, ale. Panna Marple zapewniła go. To będzie bardzo proste. To kobieta tego typu, że załamie się w konfrontacji z prawdą. No i jeszcze jedno, mam jej krawiecką miarę. Ja ukradłam ją wczoraj, mierząc suknię, kiedy zauważy zgubę i pomyśli, że trafiła w ręce policji. To zupełna ignorantka. Będzie pewna, że macie dowód jej winy. Uśmiechnęła się zachęcająco do pułkownika. Zapewniam pana, że nie będzie żadnych problemów. Takim samym tonem jego ulubiona ciotka zapewniała go niegdyś, że nie obetnie się na egzaminie wstępnym do Sandhurst. I nie obciął się. Koniec. Czytał Jacek.